Witajcie, witajcie. Witam was ponownie komendant ochotniczy straży pożarnej w Kopydłowie, czyli jo. Dobra, wystarczy, wystarczy. Przestańcie klepać, bo mu zgryza. Samiście widzieli, nie? Chodzą za mną po wsi i nic, no kiedy wesele. A ja przecież jeszcze nie jestem pewny, czy mam ochotę się żenić. No, kiedyś, dawniej, nie? Zanim wynaleźli pralkę automatyczną, to wszystko było proste, nie? Chłop jak się zabierał za pranie gaci, to od razu mu się baba marzyła. A teraz? No powiedz co, mam rację? Pewnie. Co możesz powiedzieć, jak kobita koło ciebie siedzi? Tyś jest żonaty. To ci powiem, że żonaty zatracą samodzielność myślenia. Mam rację. Każda dziewucha, czy baba, obojętnie, to by cię od razu do ołtarza. No może nie każdy, nie. Bo ta Kasia, nie? Wiecie, coś ją poznali, co tu przyjechała. Nie, ta to jest inno, całkiem. Nie. Ona to godo, że całkiem i na żeniaczce nie zależy, nie. Nawet jakbyś jaki trafił, to godo, że najsamszu trzeba by spróbować, czy do siebie pasują, no. To wam powiem, że jak idzie o próbowanie, to jestem absolutnie za. No i tak chodzę, chodzę i mną szarpie. No bo tak, nie? W południe, jak se wyjdę przed remizę, siędę, Rysiek piwo przyniesie. Gdzie mi tam żeniaczka w głowie? No ale jak już Jurczyński obiad ugotuje, to się zastanawiam. No a po południu wpadnę se do gospody, nie? Siędę se z chłopami. Jak se pomyślę, że mogłaby przyjść jako baba, nie? I gębę na mnie otworzyć, to aż mnie ciarki po krzyżu przechodzą. Postanawiam do końca życia zostać kawalerem. No najgorsze są noce. Dawniej to spałem jak zabity. A teraz, jak ta Kasia przyjechała, to ja to się normalnie potrafię koło północy obudzić i zaraz bym się żenił. A jak mnie tak mocno przyprze, to nawet trzy razy bym się... No taką widać dziwno ta nasza chłopska natura. Chłopy dobrze godą? To trzeba się będzie jeszcze zastanowić. Na razie. Ledwie słonko ziemię liśnie, już ci gra coś w organizmie. I gwiazd brać się do roboty, w kółko kruca. Nie zaorzesz, nie posiejesz, póki zbijasz, czas mi trężysz. Z organizmem coś się dzieje, wszystko dziwnie ci się pręży. Trzeba by zamieść wśród stodole, trzeba by w rękę chycić grabie. A ty czujesz Bożą wolę i no myślisz wciąż o babie. Ledwie słonko ciut przygrzeje, poprzez chmury k nam przyziera. Już dziwnego coś się dzieje, jakoś zaro nas rozwiera. Ledwie słonko mocniej błyśnie,
ciut spódniczkę, dajże choć zaliczkę. Ja nie śpię, kombinują się, by znać. Rysiek, a ty nie masz kruca większe szczotki? Mam. I no mi się do gęby nie mieści. Rysiek, umykaj z tym wężem do garażu, tam znajdziesz większą. Ruchy, 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 Rysiek. Władek, słuchaj, no jakbyś chciał jakiego klucza albo narzędzia, to Franek jest we warsztacie. Nie, Wojtuś! Tak se ino przyszłem! Pogada! Wiesz, Wojtuś, to auto, co żem se kupił. No. Kruca to mi się udało. Siedzenia. Wygodne. Legurowane. Nie to, co w traktorze. Ty wiesz, jak teraz mam chwilę czasu, no, to se do niego wsiadam. I patrzę po gospodarstwie. A to na krowę, jak mordą kręci. A to na świnie, jak się w błocie tapla. A to na koguta, jak na kurę wskoczy. I tak łeb śmiesznie przekrzywi. Oj, Władek, czasem było sum fotel kupić, wyszłoby ci tani. No Wojtek, sam fotel nie pojedzie.
Ten złom też nie pojedzie. Franek mówił, że silnik szmelc. Może i szmelc. Ale dzisiaj na spacer do lasu nim żem pojechał. Nie go dej odpalił? Nie odpalił. Ale żem siwka zaprząg i pojechał. A co? Oj, Władek, Władek, tyś to jest krótka aparat, wiesz co? Władek, słuchaj, pamiętasz, jak my ostatnio byli w Czarnożyłach u Ignaca na weselu? Trochę pamiętam. A nie wiesz, skąd oni mieli tego białego merca, tego z obrączkami, z lalkami na masce, tak? Co młodzi nim do ślubu jechali, wiesz? No ten, taksówkarz z Działoszyna miał. Tak. 300 wziął. 300? No. Ty, a czemu pytasz? Króca potrzebny ci? Coś ty, Władek. Co jest, no, panie Uczyński? Dobrze, że mi pan dał sprawdzić ten raport. Tak? No tak, Marysia nasadziła byków. O, proszę. Wóz przez uzwykłe. Grzęzawisko przez rzet. A na końcu... O, tutaj. Zresztą niech pan sam zobaczy. No, rzeczywiście. Będę jej musiał powiedzieć. Może byśmy, komendancie, wreszcie siedli i zrobili plan wydatków na ten rok, co? Kiedy? Teraz? Panie Jotero, nie, no, mam czasu. Czeka pan na kogoś? Jo, czekam, co pan? Na kogo ją mogę czekać? A. Panie, co pan? Opowiada. Chwila. Panie Władku! Napijemy się po piwku? Nie. Zapraszam. Proszę? O, króca, aleś się odpoliła. Co, podoba mi ci się? No wiesz, no, na ciuchach to ja się nie znam, ale to co w środku... Komendancie! Tak mnie ta ręka pod tym gipsem świędzi. Mnie też świędzi, jak cię widzę. Trzeba było patrzeć pod nogi, jak żeś na drabinę los. Ja teraz nie mam czasu, Franuś. A nie wsadzilibyście mi druta pod ten gips i tak poruszali? Idzie do Ryśka, niech on ci wsadzi, ja mam teraz ważniejsze sprawy na głowie. Jak człowiekowi co dolego, to żadnej pomocy od nikogo, no. Kasia, wiesz, dawno chciałem z tobą pogadać. Może se siądzimy tutaj, co? Siedni se. Bo wiesz, chciałem ci powiedzieć, że dawniej, nie? Zanim żeś przyjechała, to jeszcze mu łba do poduszki nie przyłożył z połem jak dziecko. A teraz to wiesz, no nijak zasnąć nie mogę. I tak se wtedy myślę, że... Wołaliście mnie? Widzisz? A którego wołum, to żaden nie słyszy. Dzisiaj to im się tak słuch wyłoszczył, że... Tak jest! No widzisz, no nie można spokojnie pogadać. Kasia, a może byśmy tak poszli do mnie do domu? No zobaczysz, jak mieszku. No na tym etapie znajomości to zbiory znaczków pocztowych oglądam tylko na wystawach. No ale ja nie z tych, co dziewuchy na znaczki biorą. Tapczan to ja mam taki wygodny. Komendancie, twoja szczerość jest porażająca. Ale nie, ja o tym nie, to nie. Mnie ino chodziło o to, żebyś se od ławki na te najpiękniejsze części ciała wzorków nie poodbijał. Komendancie, mogę iść, bo skończyłem dyżura, Miśka z gorącą zupą czeka. Jak skończyłeś, to co się głupio pytasz? Leć i się śpiesz, bo jak i ta zupa wystygnie, to się możesz obejść smakiem. Dziękuję. Przepraszam. No widzisz, no ja mam tak codziennie, jak we młynie, no. Do domu nie idę, bo wiesz, no sum będę siedział w czterech ścianach, no. Na ile ja mogę z Jurczyńskim grać zechcyka? Ale jestem gapa, no. No. Zapomniałam ci podziękować za te róże. No były przepiękne. No się chciałem tylko zapytać, czy wam tego nie potrzeba. A wiesz, Rysiu, że mi potrzeba?
pójdziesz do kanciapy, ze szafy wyjmiesz dubeltówkę. Będziecie cię strzelać, rzuciła was. Nie, Rysiu, nie. Nie rzuciła. Nabijesz ją solą. I pamiętaj, że strzelę w zadek każdemu jednemu, to się zbliży do tyławki na odległość mniejszą niż 50 metrów. Zrozumiałeś, cymbole? Tak jest! To już się nie widzę. A ta sól to ma być zwykła czy jodowana? Piotrek! Komendant jest? Jest i pewnikiem nawoz chyba już czeka. A gdzie on? A tam na ławce. A cyl to macie taki wielki, że pewnikiem nie chybi. O, Wojtuś, dobrze, że cię widzę. Nie przesadzaj, Helcia. A ten to kto? No, komendancie, to ja już może sobie pójdę. No, ciao. Ale... Kobieta jakoś? A o jakie ciało jej chodziło? Helusia. No? Ciało było, ale się zmyło. Ty to się zawsze nie w porę... Jo? A wiesz, po wsi gadają? Znowu ci firkowo jakiś i plotek naniosła. Na własne uszy słyszałam, na własne uszy. No, że podobno na tym cokole, co przed gminą stoi, mają nowy pomnik stawiać, tak? A na cokole? A nie, no. Helusia. Ten cały cokół razem z pomnikiem to ją mu głęboko... A nie dacie rady, wicie, jaki on wielki. No! No! No i właśnie o to chodzi, bo mój Wincenty, no to kawał chłopa, sam raz by na niego pasował. Helusia, ja już nie rozmówiłem, że żywym nie stawiał się pomników, tak? A jakby my go łotruły? Jezusie Maryjo Firkowa, co żeś ty zgupiała? Przecież przez kraty w Sieradzu więźniu bym go w ogóle na tym cokole nie zobaczyła. Trucie odpadło. Elusia, Wincenty i tak nie przejdzie. O. On nawet w najbliższych wyborach nie ma szans. Ma rację, z mojego liczenia wyniku, co on ma we wsi najwyższy wskaźnik niechęci za ropą Krzaklewskim. Wojtuś! Teraz za pieniądze wszystko można załatwić. A u nas pieniądze są. To poczekaj, Helusia, jak się Wincentymu diety skończą. Ło, na wszystko jest rada. Nadzorcza, Wojtuś, nadzorcza. A Wincenty już się załapał. A tym to zawsze na cztery łapy kruta spadnie. A nie, na razie spadł na trzy. Ale pod koniec kadencji czwarta mu dojdzie. Karabin naszłem! A municja gdzie? Później, Rysiu, później. Helusia, jeszcze ci powiem, że gmina po piersie już mo. Tak, i no łeb łysy, bo po świerczewski. No! I szukają takiego, co by pasował, a Wincenty nijak. No i te takich rzeczy to ty mi nie mów. Jemu już resztka włosów została na głowie. No, a to, co zostało, to się wyskupię i będzie jak znalazł. Ty go już skupiesz i to nieźle. Wojtuś. No. No, chodź do tu. No chodź. A jak myślisz, żeby to załatwić, to komu w gminie trzeba dać? Tego to ja, Helusia, nie wiem, bo ją nie daję. No, niechby który spróbował łapę wyciągnąć, to nie chciałbym być w jego skórze. Ty! No. A nie wiesz, po ile teraz złoto stoi? To zależy w czym mosz, czy w sztabach, czy w wyrobach. W ogóle nimum. No się ino tak pytum z ciekawości, takie zwykłe jak na obrączki, to nie wiesz? Firkowo! Jak teraz złoto stoi? Na szwajcarskiej giełdzie miesiąc temu było po 10 euro za gram, surowy 14, a nowojorsko giełda dawała 3 punkty więcej, ale to się stale mieni. No, Firkowo wie najlepiej, bo nasz proboszcz po staremu w złocie lokuje. Co wy mi, baby, o jakichś giełdach opowiadacie? Jak ja się pytam, ile u nas w sklepie, ta trzeba dać za dwie obrączki. No, w dwóch obrączkach nie lokuj. My trzymamy w walucie. No. Co ty, Helcia, w kółko i... O, rację! I to najlepiej, co by. Czyś w markach, czyś w dolarach. No, dajcie mi święty spokój. Handlary się znalazły, na giełdzie grają. Czekaj, daj mi spokój. Przecież żeśmy jeszcze nie odgadali tego pomnika. Jezusie Mario, no poczekaj, no czego się... No zaraz, zaraz obrażam.
Krucę, jak ja cię widzę w mundurze i w kapelusie, to mnie krew zalewo. Jej, no żebyście wiedzieli, co ja przeżyłam. No, musi to przeżyła szok, bo jej normalne gadanie wróciło. No zakochałam się na śmierć i życie. Maryś, nikt cię tu nie pyta, co przeżyłaś i no czegoś się na kursie nauczyła. Na kursie, no to uczyli no jak pisać sprawozdanie, żeby się wszystko zgadzało. I już no, wiesz? Wiem, ale nie do końca, bo przed końcem musiałam wyjść. Jak to musiałaś wyjść, to po co Jożym cię posłał? No bo to było tak, no, tak było. Wsiadam do pociągu do Łodzi. Tak. Wchodzę do przedziału, a tam siedzi mężczyzna. Nie. No i zanim ja zdążyłam zdjąć kapelusz, on mówi tak... Pani, to jest na pewno ta Marysia Skopydłowa. Ha, ha. No poznał mnie, od razu mnie poznał. No i tak się zaczęło całą drogę. Emablował cię? No, chciał, ale ja bym na to nigdy nie pozwoliła, nie. Ale co się okazało, no. Więc to był filmowiec. I właśnie wrócił z Afryki, gdzie kręcili taki film W pustyni coś piszczy. W pustyni i w puszczy. Tak, tak jest. W pustyni i w puszczy coś piszczy. No. I on tam był na planie i coś robił. A raz nawet udawał szampana. Kogo? Szampana. Ojej, no taką małpę. No przecież pan to powinien wiedzieć, nie? Szympansa. No też. No bo z całej ekipy on był do tej małpy najbardziej podobny. No. Ale jak spadł z drzewa i zaklął po polsku, to mu tę scenę wycięli. Podobno szampansy nigdy tego nie robią. No, ale ja to się o Afryce i ile dowiedziałam, mogłabym teraz startować i wygrać miliard w rozumie. No Maryś, tobie w rozumie to by się każde 5 groszy przydało. Te. Tak, haha, tacyście mądrzy, nie? A wiecie, jak się mówi do słonia, żeby ruszył? No, nie wiecie, a ja wiem, mówić tak. Hula, hula, ho. A skąd ja ci, Maryś, w kopydłowie słonia wezmę? No właśnie. U nas to nawet słoni nie ma. A ja widziałam słonie. Na filmie widziałam. No, bo pan Ziutek zaprosił mnie do wytwórni na przegląd materiału. No, i właśnie dlatego nie mogłam zostać do końca na tym szkoleniu. Widziałaś już film W pustyni i w puszczy? No. No i jak wyszło? Wspaniale. Wspaniale wyszło, to znaczy nie widziałam całego filmu, bo pan Ziutek powiedział, że to jest na razie taki groch z kapustą bez montażu. No nie wiem tam kto, z kim, kogo, dlaczego, tego nie wiem. Ale sceny były przepiękne. Przepiękne. No najbardziej to mi się podobał Staś. Ja się w nim po prostu zakochałam. W Stasiu Tarkowskim. Pan go zna. Osobiście. Ale... Prawda, że wspaniały! No przecież Ziutek wysiada przy nim kompletnie. Nawet miało to do mnie pretensje, że dobrze, ja po tym pokazie nie poszłam z nim na kolację. No jak ja mogłam iść z Ziutkiem na kolację, który udaje małpę? Jak przed oczami mam Stasia, to ja już wolałam głodna wsiąść do pociągu byle jakiego i wrócić tu do Kopydłowa, żeby z dala od wielkiego świata przeżywać swoją kolejną, pierwszą wielką miłość. No, a po drodze napisałam o nim piosenkę. Tak, haha, właśnie. Ja mogę ją zaśpiewać. Nie. Śpiewać to ty raczej nie śpiewaj. A co tam? A dlaczego nie mam śpiewać? Ja będę śpiewać. Ale... Romek, zagraj mi jakieś tango albo coś. Głowa czupryna. I te mięśnie. I te oczy. Spokojna ręka. Prężne ciało. Bystry wzrok. Ach, jak on pewnie poprzez gęste buszu kroczył. Z jaką zręcznością spinał się na każdy stop. Och, jak on dyszał ekspresyjnie i namiętnie. Jady
słyszałam. W odpowiednich miejscach też. Usta mi wtedy wpiłabym się w ekran chętnie. Raz ktoś powiedział mi, że we mnie drzemie zwierz. Stasiu, nic nie wiesz o mnie, Stasiu. Nie znasz mych tęsknot, ani marzeń snów. Stasiu, jak cię zapomnieć, Stasiu. Na nowy film twój będę czekać znów. Maryś, skończyłaś? No. Ale może jeszcze napiszę drugą zwrotkę. Póki co, Maryś, to weźmiesz to, coś tu nagryzmoliła. Przepiszesz, no bez błędów. Jurczyński ci tu wszystko, rozumiesz, popoprawią. Jeszcze jedno, chodź no tu. Coś tu na końcu dopisała. Tu? No. Tu. Z czego wynika, że na sprzęt brak nam 10 tysięcy, jak się to wszystko razem porachuje? Właściwie dobrze. No. Dobrze, Maryś. Tylko pamiętaj, że porachuje pisze się razem, nie osobno. Komendancie, no? Mógłbym sobie wziąć jutro wolne. Pojechalibyśmy z Miśką do Częstochowy na jakie większe wiosenne zakupy. No to zamień się, z którym to ma wolne. I no zmiany wpiszcie na grafik. Mówiłam ci, że się zgodził. A wy czego z miasta nie potrzebujecie? Jo? A wiesz co, Misia, jakbyś była w strażackim sklepie, to zobacz, czy mają mundury takie, wiesz, galowe i czy mój wymiar mają, wiesz. No, do ślubu w mundurze pójdziecie. No pewnie. Do jakiego ślubu? Przecież ten mi się już poprzecierał. A czasami trzeba oficjalnie wystąpić, rozumiem? No jeszcze całkiem dobry. Dobry, ale guziki się urywają. A Miśka nie będzie mi bez przerwy guzików przyszywać. Dość mu obrządku przy tobie. Nie? Nie. A zresztą myślę, że już niedługo Kasia się o was zatroszczy. Kasia? Kasia. A dlaczego ona? A dlatego cała wieś wie, że się macie ku sobie, a wy to wciąż coś udajecie. Najtwardszy chłop ma prawo się zakochać, nawet mu z tym do twarzy. Nie pamiętacie, jak Piotrek się do mnie zalecał? Wcale się z tym nie krył. Pewnie, że pamiętam. A tak wzdychał, że mi firanki na remizie fiuwały. Ale chłopaki to wtedy mieli radości. Wiecie, ile on teraz ma radości? No widzę, musiał jaką nagrodę dostać, że się na obiad nie spóźnił. A jak? Jeszcze miałem premię obiecaną. I nośmy się bali, czy was na remizie zastanie. Ty to tak zaraz wszystko wygadasz. To będzie tak. PKS przychodzi o 4:00 i my nim wrócimy. Od Kaśki wiem, żeście się też na 4:00 umówili. To ja wam kupię w mieście takie piękne róże. No i czaby jeszcze pierścion. No właśnie. A od Kaśki. Kaśka ma takie same ręce, jak ja, bo my sobie kiedyś przymierzał. Jezu!
Zaro, jaki pierścionek? No co jaki pierścionek? No co to za z rękowiny bez pierścionka? No i mąż zadecydowali za mnie. O nie, Josie, nie dum wrobić. Miśka, chodź tu. Słuchaj, chyba wystarczy na te kwiatki i pierścionek, co? No, no, starczy. Oj, no co ty, Władek, myślisz, że ją nie wiem, ile Helusia wcisnęła Maciaszkowi za to zezwolenie na budowę, chociaż się nijak z planem zagospodarowania wsi nie zgadzało? A ty, Majkrzok, to co? Koncesję na Wyszyn za darmo dostał? Ja się koncesji na Wyszyn, to ty za darmo w żadnej gminie nie dostaniesz. Władziu. No przecież ja nie narzekam, że bierze. I na czemu się nie dzieli? No co, to jedna kieszeń w gminie? A reszta zarządu to co, sroce z ponogłuna wypadła? A bo wy nic ino się żrecie w tej gminie i bez to się nic załatwić nie da. Da się. A załatwić to ja już Maciaszka tak załatwię, że ruski miesiąc popamiętam. No i co z tego, że ty go załatwisz, jak ja znowu z kwitkiem odejdę? Boś durny, Władek. Trzeba było dać i kwitka nie żądać, to byś miał załatwione. Halo, chłopy, co wy mi tu przed remizą taki rejwach robicie? A, Wojtuś, bo poszłem do gminy, auto wyrejestrowałem. Niegodnej, co, sprzedajesz tego żyjka? Nie, baba mi głowę suszy, że nas na luksusy nie stać. Że ropa do traktora podrożała, a tu jeszcze ta benzyna, no i ten dodatkowy owiec dla siwka. A wiesz, jak z babami jest. No wiem, dlatego się zastanawiam. Ale żeś ty kupca znalazł? Znalazł. I no powiedziałem, że mam, a oni, że już biorą. Ty to masz szczęście, wiesz co? Wojtuś, no ale takie auto. No, takie auto, ty. A co on taki wnerwiony? Ja się? No. Znaczy sekretarz. Wojtuś, bo to jest tak. Widzisz, jak on się zorientował, skąd wiatr wieje, to się szybciutko przepisał do SLD. No to Maciaszek, znaczy się nasz wójt, który od samego początku był w AWS, poczuł się zagrożony i zaczął na niego szukać haka. Jasiek, jak mu o tym donieśli, powiedział przy wszystkich, że lepiej, żeby wójt nie podskakiwał, bo on już ma na niego takie kwity, że bez prokuratora się nie obejdzie. Słuchaj, usłyszał to skarbnik, który jest w PSL-u i już od dawna ostrzy sobie zęby na wójtową posadkę. No i powiedział przy wszystkich, że on wie, za czyje pieniądze oni obaj pobudowali sobie nowe domy i ma na nich teraz takie grube teczki, że mu się normalnie szuflada nie zamyka. Wojtuś, i oni się teraz nic ino źrą, a bez to się nic nie da załatwić. No króca jak w Sejmie. Władek, ty mi tu o polityce nie opowiadaj, bo mnie krew może nagło na miejscu zalać. Przecież ja wiem, że są tacy, co się lubieją babrać w tych pomyjach. I no, że ja króca do nich nie należę. Bo oni tam na górze, wiesz, w tym Sejmie, rządzie cały. Oni normalnie za ciepłą posadkę to jeden drugiego by zagryzł, wiesz? A cały naród, to znaczy się nos wszystkich, nie? To oni tam, to mają nos głęboko w... No powiedz głośno. Dobrze godą? Prezes Hakamona wójta, Józek na sołtysa kwit. Wy się ludzie nie dziwujta, jak ujawnich będzie wstyd. Ktoś tam gdzieś zna losteczkę, można zrobić donos. Zastanówmy się chwileczkę, zanim będzie ponos. Już z tą szopką skończyć pora, my już króca mamy dość. Albo demokracja chorą, albo gdzieś zwariował ktoś. Niechaj żyje sobie Polska, byle ją oskubać w przód. Czy to jarmark, czy to wioska, czy my banda, czy my lud.
Toćmy kruca, nie barany. Siedzim jak pod miotłą myś. Na co czekamy? Na cud czekamy? Zamiast to wszystko wziąć za pysk. Na co czekamy? Na cud czekamy? Zamiast to wszystko wziąć za pysk. Dość złodziejstwa, dość prywaty. Komu strata? Korzeni nie ma zdrowych i największy padnie dąb. Ryba śmierdzi nam od głowy, tako gmina jak i rząd. Tako Polska jakie czasy, wszystkim chodzi o to, żeby dopchać się do kasy, po nich choćby potop. Już ty szopki mamy dosyć, jako góra taki tu. Nie będziemy dłużej prosić, pora pięścią walnąć w stół. Bidyteczką mnie przysłonisz i nowos na tyle stać. Zamiast kruca piętkę gonić, trza się za porządki brać. Toćmy kruca, nie barany. Siedzim jak pod miotłą myśl. Na co czekamy, na co czekamy? To wszystko wziąć za pysk. Na co czekamy, na cud czekamy. Zamiast to wszystko wziąć za pysk. Dość złodziejstwa, dość prywaty. Komu strata, komu zysk. Na co czekamy, to siły mamy, aby złodziei wziąć za pysk. Dobrze, Godu? Wojtuś! Może i dobrze, ale dawniej za takie gadania to ty byś 3 lata odkiblował jak nic. Wojtuś, i umówmy się, ja nic nie słyszałem, a jeszcze lepiej mnie tu w ogóle nie było, lecę. Leć, leć, leć. I no uważaj, żeby ci gacie nie spadły, bo strasznie ci się czynsą. No. A ja uważam, komendancie, że wasza krytyka jest bardzo słuszna. Poczekajcie. I no my dojdziemy do władzy, a to już niedługo. Słyszycie? No. Przykleiło się G do okrętu i woopłyniemy. Dobra. Ja nie wiem, o czym wy mówicie. Ja się na skrótach nie znam. Tak myślałem. No. Słuchajcie, sekretarzu. Słyszałem, żeście legitymację partyjną zmienili. I wam też bym radził. No ale ja żadny nie mam, to jak mam zamienić? Jak wam poszło? Bez problemu. To wiecie, co wam powiem. No. Idźcie jeszcze, gdzie potrzeba. Zmieńcie se charakter, wtedy pogodą. Charakter, komendancie, to ja już mam ukształcony. I no kasy mi brakuje. Kruca, Wincenty, no witaj, witaj. Ty, no Helusia nic nie mówiła, że przyjeżdżasz do domu? Nawet nie zdążyłem do niej zadzwonić. A ty myślisz, że to tak bezpiecznie, bez uprzedzenia do chałupy wpaść? I Wojtuś, mój ojciec zawsze mi powiadał. Weź se żonę taką, żeby nikt inny nigdy nie miał ochoty ci jej zabrać. To ci powiem, żeś dobrze wybrał. A mój znowu ojciec to Godą tak. Weź se chłopak taką babę, żeby ci wszyscy zazdrościli. Godo, wtedy ty będziesz miał sporo radości i nadzieje, że ci ją jeszcze kto kiedy zabierze. Cześć, Wisiu, Wituś, a tak na poważnie,
Co cię do Kopydłowa sprowadzą? Przyjechałem tu montować platformę. No wiecie, jak nie wypada, żeby poseł swoimi rękami taką robotę, wiesz co? Ja bym ci Franka podesłał, bo on ma złotą rynkę do mechaniki i noże sobie ją ostatnio złomał. A Rysiek nie wiem, czy są poradzi, wiesz? Ja tu przyjechałem montować platformę obywatelską. A, te partie, co to tych trzech takich? Nie partie, nie partie. Ludzie mają dosyć słowa partia. Dlatego my budujemy platformę. To znaczy, że wy się nie będziecie pchać do władzy? Oczywiście, że będziemy. Tylko... Ja nie wiem, Wojtuś, czy ty widzisz różnicę? Nie, jeśli idzie o różnicę, to widzę, widzę. Bo wiecie, to jest tak jak z tym agencją w miasteczku. Naprawdę jest burdel, a nazywa się Agencja Towarzyska. Dobrze, Godo? Wojtuś, jakby ci to powiedzieć? Jakbyś nie powiedział, to i tak wyjdzie na moje widzę. Lecę, bo śpieszę się strasznie. Leć, Wituś, no uważaj, żebyś się na tej platformie nie przejechał. Szuka pan kogo? Przepraszam bardzo, nie wie pan przypadkiem, gdzie pan mieszka? Pan Władysław Pagacz. Władek, wiem, czwarto chałupa. Dziękuję bardzo. Halo, Zaro, pan od niego to auto kupuje? Tak, ja. Dla siebie? Nie, dla firmy. Aha. A skąd pan jest? Z centrali złomu. No i widzicie, tak minął dzień, przyszedł następny. Pieczka nie było, bo pojechał z Miśką do miasta na zakupy. A ja tak siedzę, nie? Im bliżej czwarty, tym bardziej jestem znerwiony. No bo tak, babę poderwać to można bez gadki, samymi ręcami. Ale na poważnie, z rękowiny, trzeba by co rzec. I no co? Ty. Oświadczyłeś się kiedy? I no dawno i nie pamiętasz, widzę. A kwiotki jak? Najpierw dawać, a później godać, czy odwrotnie? Najpierw te... A pierścionek? Kiedy? A jak nie będzie pasował? A widzisz? Wiesz co, ci powiem, mnie to by najbardziej pasowało, żeby ten PKS z Miśką się spuścił. Wtedy byłoby pokój. No gdzie chyba przed czasem przyszedł, bo już idą. Komendancie! Mundur by zamówili. Zrobią wam na miarę, będzie leżał jak czas. A jakie róże piękne, podobają się wam. No połóż je z boku, przecież nie będę przed remizą z takim wiechcim stół. Dobra, położy je tu na stole, to se w odpowiednim momencie sięgniecie. No. A w tym pudełku macie pierścionek. Dawaj to. Piotrek, która może być godzina? Będzie po czwarty. Patrzcie, po czwarty, a i nie ma nic, tylko i coś wypadło, to ja już lecę. O, tylko mi nie próbuj się zwiać. A Kasia, to już jest? O. Gdzie? Cześć. 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 Mało się nie spóźniłam, no. Nie? A o czym gadacie? Tak se go dumy, wiesz, łotym o łowym i... Króca! Przecież ja miałem do zarządu dzwonić w sprawie tej drabiny strażackiej. No to jutro zadzwonicie oni, no do trzeci. Ale... Ręce opadają, przestańcie wreszcie kręcić. Co? Walcie, prosto z mostu. Walcie. Rozkozie śmierć. Widzisz, Kasia? Jakżeś tu przyjechała do nas, do Kopydłowa, wiesz, to tak się porobiło. No bo tak, wszyscy cię tu lubią. Niektórzy to nawet więcej niż lubią. A jo... Co jo będę łowił w bawełnę? Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna Zawiślanka. Tak, to ja. Telegram jest. Ale kto mnie tu znalazł? Przepraszam. Muszę tylko przeczytać, dobrze? Przepraszam. Co? Niemożliwe!
Musi na loterii wygrała! Oni zawsze telegramem zawiadomiają! Hurra! Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie! Ja pół roku temu zgłosiłam swój udział w wyprawie archeologicznej do Egiptu. No, no wtedy nie odpowiedzieli, ja już nawet zapomniałam o sprawie, a tu została pani zakwalifikowana na wspomnianą wyprawę. Odlot do Kairu za 10 dni! Prosimy o natychmiastowy kontakt. A wy nie cieszycie się ze mną? Cieszymy się, nie? Czemu? Nawet bardzo się cieszymy, bo spełnią się twoje marzenia, nie? A marzenia Kruca tak rzadko się spełniają. No, w dzisiejszych czasach pracę w swoim zawodzie dostać sama radość. Bardzo się cieszymy, Kasiu, a żebyś nam... No tam, gdzie pojedziesz, dobrze wspominała, wiesz, to przyjmij na pamiątkę ten pierścionek od wszystkich kopydłowskich strażoków. Dziękuję. Dziękuję moim wszystkim strażakom. Ode mnie na drogę to, co mam najcenniejszego. A ja to się tak cieszę. Ja to się tak strasznie cieszę, że ja... A ja się... Ja się cieszę. Ja to się... Ja się... Boryczy, Jezu! A ja nie wiem, o co chodzi. Jak wszystkie, to wszystkie, Firkowo! Dobra, wystarczy, co to jest? Seriar brazylijski czy jak? Nigdy no ryczą mi ryczą. Całą wieś przecie wie, że mi Kasia wpadła w oko. Byłem nawet zdecydowany się z nią... No właśnie. Ale widać, dla niej łobiek, co ma mniej niż 2000 lat, w ogóle się nie liczy. To znaczy, że ja jestem jeszcze dla niej za młody. Niech se leci Kruca do tej całej Afryki. Przecież bociany co roku odlatują i wracają. Może i ona... Kiedy wróci? Do roboty, chłopaki, przecież wiosna idzie. Wiecie, co macie robić, nie? Rumek, grej. Kasio, to dla ciebie. I na spacer potem
na łby.